Google Maps, tajemnice i ciekawostki numer 69. Znając Willego, to nawiążę do tego numeru ciekawostek. Ale dobra. Ty kuźwa, fotowoltaika się dodzwoniła do chłopa, patrz. Widzisz to? Oho. Witam was w kolejnym odcinku tajemnic ciekawostek z Google Maps. Co jest? Dzisiejszy odcinek zaczniemy od ciekawostki, która swój początek ma na pewnej facebookowej grupie poświęconej ciekawym przedmiotom, które można znaleźć w sklepach z używanymi rzeczami. Mhm. W 2019 roku pewna dziewczyna opublikowała posta, na którym pokazała to, co znalazła w szufladzie biurka, które ktoś oddał do takiego sklepu. Mamy tutaj napis, prawda znajduje się... I pewnie jest fake dno i pod spodem są jakieś narkotyki, stary. Pod spodem. Po odwróceniu tej szuflady okazało się, że na spodzie znajduje się kolejna wiadomość. Ciało znajduje się... I tutaj mamy jakieś współrzędne. Co jest, ty? Ale fajne! Znaczy... No dobra, to wkleimy sobie te koordynaty i zobaczymy, gdzie nas one zaprowadzą. Floryda. O, to na pewno jest ciało! Jak jak Floryda, to tam... Codziennie 50 osób ginie przez przypadek, bo ktoś kogoś postrzelił. Daj spokój. Dokładnie mówiąc, jakieś zadupie na Florydzie. Oj. Widzimy tutaj jakieś krzaki albo... Były kiedyś teksańskie pola śmierci, no ale to Floryda to jednak nie to. To są bagna, ciężko powiedzieć, co to dokładnie jest. Ale tak na pierwszy rzut oka to jest miejsce, gdzie faktycznie można by było zakopać trupa. Albo po prostu wyrzucić. To w ogóle wygląda jak... Miejsce, w którym po prostu jakbyś zostawił trupa, to nikt by się nawet nie szczaił, że on tam leży. Jak mam być szczery. Tam w Ameryce jest dużo takich miejsc w ogóle. Co to jest? Pseudobagiennych, wiesz. Jakieś kółka narysowane na ziemi. Nie, to no jeszcze ufoki do tego. Cel, w który można trafić, więc coś tutaj grubszego się święci. Tutaj jest nawet gwiazda Dobra. Żydowska, nie wiem, tutaj chodzi. Co to biega? Czemu... Amerykanie są tacy kurwa śmieszni. Jakieś rakiety prostawiane w każdym rogu. Tutaj mamy napisane Avon Park Air Force Range. Chcesz coś zawonu? Ta, daj mi gwiazdę śmierci. Air Force to są siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, więc wychodziłoby na to, że oni tutaj trenują rzucanie bomb z samolotu do celu. Co? Tutaj nawet widzimy, są jakieś wgłębienia na ziemi. Tylko skoro to jest miejsce, gdzie rzuca się bomby z samolotu, to czemu niby ktoś miałby tutaj schować zwłoki? Dobra, pogrzebałem trochę w internecie i wydaje mi się, że mam taką najbardziej prawdopodobną teorię. People glad. Wie, o co z tym wszystkim chodzi. Ta osoba, która napisała tą wiadomość na szufladzie, prawdopodobnie oglądała serial kryminalny Agenci NCIS. Tam w jednym NCIS było dużo gorsze niż ten CSI Kryminalne Zagadki. CSI Kryminalne Zagadki Miami, nawiązując w ogóle do Florydy, było takim fenomenem, było tak dobre, stary. Horatio Kane, Rudzielec z tymi okularkami czarnymi, jak przyjeżdżał. Jeszcze początek, kurwa, zawsze się wydzierał, już wiedziałeś, że jest dobrze po prostu, że to jest dobry odcinek, jak każdy zresztą. Była bardzo podobna sytuacja. Też był teren wojskowy, gdzie testowano rzucanie bomb z samolotów i okazało się, że w tym samym miejscu okoliczna mafia chowała ciała ludzi, których zabiła. To by tłumaczyło, czemu ten kawalarz na szufladzie napisał takie, a nie inne współrzędne. No i mam demonetyzację. Co ciekawe, tak bardzo jak ta cała wiadomość szuflady brzmiała nieprawdopodobnie, to ktoś to potraktował na poważnie i nawet zgłosił to na policję. Tutaj biuro szeryfa napisało nawet komunikat, że zdają sobie sprawę z tego i przekazali to do wojskowych, żeby to zbadali. Co jest? Ten komunikat jest z 2019 i nie widziałem żadnych aktualizacji, więc bo możemy zakładać, znaleźli. Że żadnego ciała tam nie znaleźli i to była jedna wielka ściema. Dobra, Willy, jedziesz tam. Jedziesz tam sprawdzać, a nie, tylko komentujesz w internecie. Zrób coś. To teraz dla równowagi pokażę wam coś prawdziwego. To jest Gioacchino Gambino. Członek jednej z włoskich mafii, który w 1998 roku zostaje skazany na dożywocie za przeróżne przestępstwa, których dokonał, wliczając zabójstwo. 4 lata później, w tym samym więzieniu, w którym on przebywa, kręcony jest film. Gioacchino wykorzystuje to zamieszanie powstałe przy kręceniu filmu i jakimś cudem udaje mu się uciec. Nie udało mi się znaleźć żadnych detali. Ej, dobra, chłop jest genialny. Fivehead. W jaki sposób on tego dokonał, ale no... Jakoś mu się udało, nie wiem. Może myśleli, że on tylko gra więźnia w filmie. W każdym razie stan rzeczy jest taki, że ten Gioacchino gdzieś spierdolił i nikt nie wie gdzie. Mija rok, nic. Mijają 2 lata, nic. 5 lat, nic. 15 lat, dalej nic. Natomiast na przestrzeni tych lat policja pozyskała pewne poszlaki co do tego, gdzie on może Fajne się ukrywać. Fajne są takie uliczki. I w jednym z takich miejsc hiszpańskie, właśnie teraz włoskie, się znajdujemy. Greckie. To jest hiszpańskie Generalnie tam miasto dużo jest o nazwie takich. Galapagar. I tak samo jak my możemy sobie tutaj pozwiedzać na Google Maps, tak samo zrobiła policja.
Policja czasami korzysta z Google Maps, dlatego że tutaj jest dostęp do tych wszystkich zdjęć archiwalnych. Można zobaczyć, jak ta okolica wyglądała kiedyś. Może znaleźć jakieś poszlaki, które aktualnie to mnie zawsze nie rozwala, jak jedziesz sobie Google Mapsem. Jedziesz sobie, jedziesz, masz jakiś wywalony budynek nowoczesny, klikasz nagle centymetr dalej i znika, jest w ogóle rozpierdzielone wszystko, syf, kiła i mogiła, bo nagle zdjęcie się pojawia sprzed 5 lat. What the fuck? Tak więc policjanci też rozglądają się tutaj po okolicy. Cofnąłeś się w czasie, jadąc o 2 metry. Szukają jakichś podejrzanych miejsc, szukają jakichś poszlak, które mogłyby ich naprowadzić na... Tak, właśnie mi się wydawało, że tutaj na tym telefonie jest jakaś bardzo ważna poszlaka, ale chyba mi się coś przywidziało. Tak, czekaj, nie, chyba nie ma. O, no nic, nikt nie powiedział, że praca policjanta jest łatwa i przyjemna. Tak więc policja kontynuuje poszukiwania, wchodzi sobie w tą uliczkę. Oni oczywiście nie liczyli, że gdzieś tutaj trafią na tego kolesia, no bo wreszcie jakie są szanse na to, że ktoś kto... Co jest? Koleś poszukiwany przez policję od 20 lat mógł tak załapać się na zdjęcie w Google Maps? W sumie nie wiadomo. Ale to by było kurna śmieszne. Ale to by było kurna śmieszne. Jesteś poszukiwany 20 lat i auto Google cię wyczaiło. Wiadomo, no bo nawet jeśli policja dostała to zdjęcie w wersji odmazanej, no to wciąż to zdjęcie nie jest jakiejś tam najwyższej jakości. Poza tym od tego czasu minęło 20 lat, więc można zakładać, że ten koleś zmienił się. Chłop sobie normalnie chilluje, ma mieszkanko, wiesz, gada sobie z jakimś innym ziołem przy sklepiku. Tutaj pomarańcze sobie kupuje zaraz, wiesz, słodziutkie jak, nie wiem, bo Hiszpania. O Boże, ale żyćko, nie? Ale sobie, on i wnuki pewnie ma, opowiada sobie tak, kurde, jak kręcili film w pierdlu, to tak im zwiałem. Względem tego, jak wyglądał na fotografii. W każdym razie policjanci zaczęli drążyć głębiej. Dziadek, zauważyli, że ten koleś stoi koło jakiegoś sklepu z warzywami, który się nazywa El Huerto de Manu. I tuż obok tej nazwy znajduje się... Nie przeczytał H. Willy się przygotował do materiału. Jakiś numer telefonu. Okazało się, że jakieś 300 metrów dalej znajduje się restauracja, na której jest podany ten sam numer telefonu. No to policjanci zaczęli szukać w internecie jakichś informacji na temat tej restauracji. Jest ich całkiem dużo. Tutaj możemy na przykład zobaczyć, jak ta restauracja wyglądała od środka. Mm-hmm. Tutaj widzimy jedzenie, jakie można było tam zjeść. Smacznie. No tutaj widzimy szefa kuchni. O kuźwa, to on. Wygląda dosyć podobnie. Poza tym restauracja chwali się tym, że ten szef kuchni jest Włochem, tak samo jak poszukiwany. Menu z tej restauracji wygląda, jakby je wyciągnęli z okładki Ojca Chrzestnego. A jakby tego było mało, to na tym nagraniu z monitoringu sprzed 2 lat nasz podejrzany przyjebał w mordę urzędnikowi, który wydał decyzję, która mu się... Ludzie się nie zmieniają jednak. Spodobała. Mając na uwadze te wszystkie poszlaki, policja zdała sobie sprawę, wierzę, że to na pewno jest ten Gioacchino, którego szukają od prawie 20 lat, no i został złapany. Po złapaniu Gioacchino był mocno zdziwiony. Powiedział, przecież ja nawet nie kontaktowałem się z własną rodziną przez ostatnie 10 lat. Jakim cudem mnie znaleźliście? Co jest? Chłop nawet do rodziny się nie odezwał, żeby go nie złapali, a Google Maps go zaorało. Nie wiem, kurwa, ciężko powiedzieć, ale jak na kogoś to próbuje udawać, że nie jest... Ty, ale bez kitu, jesteś uciekinierem z więzienia i robisz sobie reklamę, kuźwa, typu Ojciec Chrzestny i chwalisz się, że jesteś Italian szef w Hiszpanii? Gratuluję. Włoskiej mafii to wychodziło mu tak średnio. Nawet hiszpańska policja powiedziała potem, mieliśmy farta, że trafiliśmy na niego na Google Maps, choć nawet bez tego były inne dowody, które pewnie by nas do niego naprowadziły. Jakbym sobie żyćko ogarnął na jego miejscu? Na pewno bym sobie wokół siebie takiej reklamy nie robił, bo on trochę jakby wydawało mu się chyba, że a tam już się przedawniło. Przyszło sprawę. No nie wiem. Kolejną ciekawostkę znajdziemy w Australii, to będzie to, co zakładam, że dałem na miniaturkę do filmu. Kuźwa, chciałbym sobie polecieć do Australii kiedyś, w sensie jasne, robaki, pająki, kangury, kangury fajne akurat, ale i tak, tak na tydzień chociaż pożyć tym klimatem, zobaczyć jak tam jest. Jeszcze nie obczajałem tej ciekawostki, więc nawet nie wiem, czy to jest legitne, czy tutaj faktycznie jakiś psychopata z siekierą goni człowieka na ulicy. Nawet gorzej w sumie. Psychopata z siekierą jeszcze... Ale jedno, właśnie, kurde, chciałem powiedzieć, że nie ma skarpet, więc jest w miarę git. Ten uciekający nie wygląda na jakiegoś specjalnie przerażonego. To Forrest Gump, już tam pod koniec tego biegu. Więc na razie to bym się skłaniał ku temu, że to jest ustawione, ale jeszcze możemy zobaczyć, jak tam dalej sytuacja się potoczyła. Co, już? Aha.
pogodzili się, jeżeli nie wiem, czy to nie jest tak, że oni zobaczyli auto Google'a i stwierdzili, że chcą coś śmiesznego odegrać, bo są tacy ludzie. Musi być ustawka na 100%. Tylko skąd on wytrzasnął tą maskę? To mnie zastanawia. No chyba, że oni mieli jakieś tajne informacje i wiedzieli, że tutaj będzie samochód Google'a przejeżdżał i się przygotowali. Nie zrobiłbyś tak? Ale... No, fest śmieszny w sumie, jakby nie patrzeć. Jedną ciekawostkę znajdziemy. Ja bym śmigłem zakręcił. W Teksasie. To jest takie typowe zadupie w Teksasie. Coś, nie musiał mówić, że to Teksas, tak szczerze. W sensie patrzysz i myślisz sobie, tak, mniej więcej. Country roads. Ciekawostkę znajdziemy w Teksasie. To jest takie typowe zadupie w Teksasie. Coś, co się widzi w filmach typu Teksańska masakra piłą mechaniczną. Tam jest jakaś pustynia, tutaj jest jakaś droga. Krzaczek preriowy sobie zasuwa. No i tak poza tym to za bardzo nic nie ma. Howdy. No może poza tym jednym małym budynkiem. Można by podejrzewać, że ten budynek to będzie jakaś stacja benzynowa, ewentualnie sklep z jedzeniem. No, natomiast 7-11. Tak naprawdę to jest sklep Prady z butami i torebkami. A przynajmniej tak to wygląda. Ej, szanuję, totalnie odklejone, ale fajne. Szczerze pomysłowe, fest pomysłowe. No bo budowanie tego typu sklepu na takim zadupiu nie wydaje się być jakoś specjalnie sensowne. W rzeczywistości to nie jest prawdziwy sklep Prady, a jedynie pomnik, który wygląda jak sklep Prady. W sumie nawet... Czemu zrobili taki pomnik? Ty, tu jest tabliczka nawet informacyjna do tego What? Ciekawy pomysł, tylko jest taki mały problem, bo o ile ten sklep Prady nie jest prawdziwy, no, to już te wszystkie buty i torebki znajdujące się w środku są prawdziwe. Czyli jakiś ten, howdy partner, może sobie tam podejść ze strzelbą i się troszeczkę łop kupić, cholera jasna. To dużo pieniędzy. Matko Bosko. Dosłownie pierwszej nocy, weź, po tym jak oni to tu postawili, ktoś tu przyszedł i te wszystkie rzeczy zajebał. Nie chciałem, ale te kapelusze, wszystko jest idealne. To jest idealne. Jeszcze przy okazji na ścianie napisał, że oni są głupi. To jest właśnie to powód, głupi dlaczego akurat teraz znajduję. Ukraść to jeszcze spoko, ale na ścianie na bas grać, no wiesz co, kurwa, trochę kultury. Jeszcze tutaj kamera. Na zakończenie mam dla was ciekawostkę, która leży już na mojej liście ciekawostek od bardzo dawna, ale jakoś nigdy nie wiedziałem za bardzo nawet, co mam na ten temat powiedzieć. Więc uznałem, że po prostu... Ale to jest niesamowite, że już pomijając to, że w lewym górnym jest napisane, nie? Jak tak patrzysz na to, to od razu wiesz, że to Polska. Stop, jakby instant. To jest tak pewne, że to jest Polska od razu. Żaden kraj tak nie wygląda, nie? To jest niesamowite. Ale jakoś nigdy nie wiedziałem za bardzo nawet, co mam na ten temat powiedzieć. Więc uznałem, że po prostu pokażę wam i może wy mi powiecie... Co jest? Co to kurwa jest? I czemu to tu leży? Tak więc czekam na opinię ekspertów w komentarzach, a w dzisiejszym... A to nie jest jakiś kawał mięsa po prostu? W odcinku to by już było wszystko, do zobaczenia w kolejnym, cześć! Kiedy GeoGuessr? Kurde, wiecie jaki jest problem z GeoGuessrem? W ogóle fajny odcinek od Willego, wyślę wam linka, dajcie mu łapkę w górę. Wiecie jaki jest problem z GeoGuessrem? Że tam jest jakaś meta, kuźwa, pod patrzenie do góry, czy są jakieś odbicia w świetle, bo to znaczy, że wtedy samochód przejechał, jak był w Niemczech, kurde. Nie wiem, strasznie dziwne to jest. Generacje kamer i tak dalej. W sensie ludzie tak min-maxują i tryhardują GeoGuessera, że to się w głowie nie mieści, stary. Koniec filmu, zobacz. Oglądam dalej, co się dzieje. Słyszę kroki. Geralt.